przystępujemy teraz do wniosku porządku obrad w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Raszyn. Proszę o opinię przewodniczącego komisji budżetu. Pani przewodnicząca, poprzednie swoje wypowiedzi komisja będzie podejmowała tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani Liliano. Tutaj będzie jeszcze drobna zmiana, polegająca na tym, że do zadań realizowanych w ramach projektu ujętych w wieloletniej prognozie zostaje zapisane zadanie pod nazwą projekty sygnalizacji świetlnej. To, o czym państwo rozmawialiście na poprzedniej sesji, tam był jeden projekt pisany, potem było dołączone do był zapisany następny projekt, ale te projekty nie zdążą być zrobione w bieżącym roku i żeby można było podpisać umowę w tym roku, to trzeba je wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej. I stąd zostało to dopisane. Ja tego nie mam. Ja powiem i przekażę pani. To, co będzie dopisane, to znaczy jest dopisane, ja mam ten egzemplarz, ale to nie rozumiałam ksenokopii. W załączniku numer 3 na stronie drugiej będzie. Projekt sygnalizacji. To będzie na początku drugiej strony. Głównie to zadanie i jeszcze to na Komisji Budżetu chyba była rozmowa na temat parkingu przy ulicy Godewskiego. I również ten parking w planie wieloletnim został dopisany do tego dużego zadania, gdzie jest dużo ulic. Na teraz zostaje na swoim miejscu, natomiast znajduje się jeszcze w tej takiej obszernej pozycji projektu. Dwa jeden jeden, tak. W związku z tym treść uchwały się zmieniła też tylko o to, że wprowadzamy do projektu do programu rozwoju infrastruktury zadanie pod nazwą projekt sygnalizacji świetlnej. A kwoty są w tym załączniku numer 3 na drugiej stronie na początku. To są wpisane na projekt sygnalizacji 80 tysięcy w tym i w przyszłym roku. I ja może pani przedstawię to. Przekażę tą nową wersję uchwały, bo tutaj jest wprowadzony tylko jeden punkt w paragrafie trzecim jeszcze. Otwieram dyskusję, czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w sprawie zmian wieloletniej prognozy? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Raszyn. Na podstawie artykułu 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Raszyn na lata 2011-2020 polegające na aktualizacji prognozowych dochodów, prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na lata 2011-2012. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu gminy Raszyn na lata 2011-2019 polegające na aktualizacji planowanych wydatków na lata 2011-2012. Prognoza długu gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W paragrafie trzecim wprowadza się zmiany do wykazu przedsięwzięć polegające na wprowadzeniu nowego programu rozwoju gospodarki wodnej obejmujących zadania wodociągowanie gminy. B. Wprowadzenie do programu rozwoju infrastruktury zadania projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej, Sykocińskiej 6 sierpnia oraz na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej, Leszczynowej, Granicznej na lata 2011-2012.
dotyczące aktualizacji wydatków na program rozwoju gospodarki wodno-ściekowej. D. Wprowadzenie do umów, których realizacja roku budżetowego w latach następnych jest niezbędna do realizacji zadania dofinansowania transportu autobusowego na terenie gminy. Wykaz przedsięwzięć gminy Raszów na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W paragrafie 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. W paragrafie 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radni jest za przyjęciem prognozy wieloletniej? Kto się wstrzymał? 7 osób się wstrzymało. Prognoza wieloletnia została przyjęta.